Cześć! Dość często w komentarzach pod moimi filmami pytacie się o najlepsze piosenki, z których można się uczyć języka angielskiego. O piosenki, które mogą pomagać w tej nauce. I cóż, zawsze uważałem, że taką listę byłoby bardzo trudno stworzyć. Ale w takim nieco świątecznym klimacie postanowiłem, że spróbuję. Witam bardzo serdecznie na kanale! Tak, w tytule tego odcinka jest bardzo konkretna liczba. 5. Bo rzeczywiście na początku chciałem wam powiedzieć o 5 najlepszych piosenkach, z których można się angielskiego uczyć. W toku jednak rozmyślań i eliminacji powstało tego trochę więcej. Postanowiłem więc, że zrobię tak. Zacznę od naprawdę dobrych numerów, w których można znaleźć całkiem sporo bardzo przydatnych fragmentów. Taka lista wyróżnionych, a dopiero potem przedstawię wam top 5. Okej? Okay. Na początek Metallica i The Unforgiven 2 ze wspaniałym The door is locked now, but it's open if you're true. The door is locked now. A więc stroną bierną i zerowym trybem warunkowym. Ale poza tymi konstrukcjami możemy tu też znaleźć chociażby Present Perfect, wyrażenie There Is, czy nawet Future Simple. Następna pozycja, Green Day, When I Come Around, z tytułowym You Know Where I'll Be Found When I Come Around. Które prezentuje nam nie tylko pierwszy tryb warunkowy, ale też piękną stronę bierną w przyszłości. A do tego w dalszej części tekstu tego numeru znajdziecie Past Simple czy Present Continuous. Idziemy dalej. The Beatles, A Hard Day's Night. Czyli oczywiście It's been a hard day's night and I've been working like a dog. Co wspaniale prezentuje nam Present Perfect i Present Perfect Continuous. Ale poza wspomnianymi, mamy w tym numerze też Future Simple, Present Simple, wspaniałe Gonna czy zerowy tryb warunkowy. Pierwsze trzy wyróżnienia za nami, czas na Guns N' Roses Strange, czyli zdecydowanie jeden z ich najlepszych numerów. Ze wspaniałym Now That You've Been Broken Down, Got Your Head Out of the Clouds. Czyli stronie biernej i to dodatku w czasie Present Perfect. Ale w tym numerze można znaleźć dużo więcej, na przykład Past Simple, Gonna, Present Continuous, Future Simple czy Future in the Past. I ostatnie wyróżnienie, AC/DC You Shook Me All Night Long, czyli The Earth Was Quaking, My Mind Was Aching. Co jest oczywiście wspaniałym, chyba jednym z najlepszych muzycznych przykładów Past Continuous. Poza tym jest on świetnie skonfrontowany z Past Simple. I nawet gdybyśmy w tym numerze mieli znaleźć tylko ten Past Simple i tylko ten Past Continuous, to i tak tylko to porównanie ich do siebie wystarczyłoby, żeby umieścić AC/DC właśnie na tej liście. Ale jest tam też piękne Have Somebody Doing, czyli wyrażenie właściwie strony biernej, które naprawdę bardzo rzadko pojawia się gdzie indziej. Lista rezerwowa, czy lista wyróżnionych. Tak chyba to lepiej zabrzmi. Za nami. A zanim przejdziemy do pierwszej piątki, podkreślę tylko, że z tej listy niestety z braku miejsca na tablicy musiało też wypaść Aerosmith Amazing, No Doubt Don't Speak, Lenny Kravitz I Belong to You czy Bon Jovi Living on the Prayer. Wszystko doskonałe numery z bardzo fajnymi przykładami różnych konstrukcji gramatycznych, ale... Sorry. Top 5. Na miejscu piątym. Kiss, I Was Made for Loving You z tytułowym I Was Made for Loving You Baby, You Were Made for Loving Me. Co jest oczywiście przede wszystkim absolutnie doskonałym przykładem strony biernej. Strony biernej w czasie Past Simple. A poza tym znajdziemy w tym numerze też Present Simple i Gonna. Co? Mało? Ale za to jak czytelnie. Jak pięknie wypowiedziane. Doskonałe do nauki. 4. Led Zeppelin Stairway to Heaven. Czyli chociażby po prostu She's buying a stairway to heaven. And she's buying a stairway to heaven. Co jest świetnym przykładem Present Continuous, ale w tym numerze możemy też znaleźć świetne przykłady użycia wyrażenia there is, pierwszy tryb warunkowy, Present Simple, Present Perfect, czy a jakże stronę bierną. Gotowi na pierwszą trójkę? The Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want, czyli zdecydowanie najlepszy numer tego zespołu. Zdecydowanie. Z takim fragmentem jak chociażby If You Try Sometimes, You Might Find and Get What You Need. But if you try sometimes, it just might burn, it just might burn.
co jest oczywiście wspaniałym przykładem pierwszego trybu warunkowego, a trochę nawet zahaczającego o zerowy, ale też przykładem tego, jak ważne w tym numerze są czasowniki modalne. Jest might, jest can't, jest would, a do tego past simple, past continuous, future in the past, gonna, czy nawet inwersja stylistyczna. Wspaniały numer! Miejsce drugie. The Eagles, Hotel California. Z takim fragmentem jak chociażby and I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. And I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. To oczywiście wspaniały przykład past continuous, I was thinking, czy czasowników modalnych, tutaj użytych w służbie wyrażania prawdopodobieństwa. Ale w dalszej części numeru możecie znaleźć też past simple, there is, present simple, present perfect, wspaniały i bardzo wyraźny przykład użycia such oraz a jakże strona bierna. Kto wie, co będzie na miejscu pierwszym? Jakiego zespołu tu nie ma, a zdecydowanie bardzo często pojawia się w moich odcinkach? Poza Aerosmith, którego jednak dziś zabraknie. Queen! I oczywiście Bohemian Rhapsody. Dlaczego oczywiście? Ano, choćby ze względu na fragment Mama, life had just begun. Mama, life had just begun. Ale ciężko wymówić ten przykład, nie nucąc go. Mama! Który to fragment jest zdecydowanie najlepszym, znanym mi przykładem w muzyce użycia czasu past perfect. I to takim bardzo ładnym użyciem, bardzo dobrze słyszanym użyciem, bardzo dobrze umotywowanym. Mama! Bo to wcale nie jest często używany czas i to mówię tu nie tylko o piosenkach, tylko w ogóle, w życiu. A tymczasem Freddy nie zawodzi. A poza tym, wreszcie tego naprawdę bardzo długiego tekstu możemy też znaleźć past simple, present perfect, pierwszy tryb warunkowy, present continuous, future simple, czy stronę bierną. No tak. Strona bierna musi być. Ten numer to jest kopalnia różnych konstrukcji, wyrażeń i pomysłów, od chociażby na lekcję, czy po prostu na moment z doskonałą muzyką. Mama! A miał być taki krótki odcinek i mało pisania. No cóż, wyszło jak zwykle. Jeżeli ktoś chce sobie zapauzować i sprint screenować, to może być odpowiedni moment. Ale jeżeli ktoś jest na to na przykład zbyt leniwy, to zapraszam już za chwilę na Instagrama Rock Your English, gdzie znajdziecie zdjęcie tablicy zrobione przeze mnie. Zapraszam też na TikToka Rock Your English, zapraszam na Facebooka, nawet na X-a, czyli byłego Twittera. Wszędzie tam można się ze mną trochę języka angielskiego pouczyć, wszędzie mam wrażenie troszeczkę inaczej. Jeżeli natomiast bylibyście zainteresowani jakimiś kursami językowymi, grupowymi, online, na żywo, ze mną, właśnie trwają zapisy na edycję wiosenną takich kursów, to zapraszam bardzo serdecznie na www.rockyouringlish.pl. Tam znajdziecie dokładne plany, daty i przede wszystkim możliwość zapisu. Wszystkim maturzystom przypominam, że już za chwilę maturalny Dream Team, czyli ja, Iza z kanału Wiedza z Wami oraz Miedziany Wsor w walce o jak najlepszy wynik na Waszej maturze. Szczegóły z kolei na www.maturalnydreamteam.pl. Zapraszam. Przede wszystkim jednak zapraszam już za tydzień, a może nawet trochę wcześniej, na kolejny odcinek Rock Your English. A, no i oczywiście, jeżeli oglądacie to przed świętami, to wesołych świąt. Happy Easter! Aha, to już takie drugie aha w tym odcinku. Tu pode mną i tam nade mną znajdziecie linki do innych moich social mediów. Tam u góry macie jeszcze raz powtórzony adres, pod którym znajdziecie szczegóły dotyczące wszystkich moich kursów na żywo, online, grupowych na żywo, online. Kolejność nieistotna. Tam z boku znajdziecie inne moje filmy, a gdybyście nie chcieli, żeby ominął Was jakikolwiek odcinek na tym kanale, czy to taki jak był dzisiaj, czy to taki bardziej gramatyczny, tudzież skupiony na słownictwie, to bardzo serdecznie polecam zasubskrybowanie tego kanału. O tu. A tu dodatkowo można się do kawy dorzucić. Dziękuję bardzo serdecznie. See ya!